pszczołach można praktycznie mówić bardzo dużo, podobnie jak myśliwi wędkarze opowiadają, jaką to rybę złapali, tak samo i pszczelarze, ile to miodu, że tak powiem, no, wzięli z ula. W tej chwili wykonuję praktycznie ostatni etap przygotowania pszczoły do zimy. W tym celu nawiercam dużo otworków po krywie. Pokrywie wiadra z gotowym pokarmem dla pszczół. To wiaderko w korpusie tym jest, odwracam pokrywo na dół i one praktycznie przez te otworki te 15 kilo powinny sobie w ciągu miesiąca zabrać i ułożyć tak jak im pasuje w gnieździe. Jeszcze jeden pusty. No jeszcze jest tego troszkę miodu i to jest, widzę, miodek i ciemny bardzo. No w zasadzie to będzie w większości miód spadziowy, bo taki występuje na jesień w szczególności. I trzeba im to zabrać, gdyż miód spadziowy nie nadaje się do zimowania dla pszczół, z tego względu, że on dla nich jest bardzo bogaty i jelita pszczoły bardzo szybko się zapychają i one zimą nie mają możliwości opuszczenia ula i oczyszczenia się, dlatego też po prostu no, miód spadziowy spowoduje to, że rodzina może się osypać. Mamy parę miesięcy zimowania, będą one sobie pszczółki, no spowalniają procesy życiowe, wykonują tak zwany kłąb i pilnują matki, powoli też no, zużywają zimą bardzo mało pokarmu, natomiast najwięcej pokarmu przyjdzie na przedwiośniu, kiedy matka zacznie znowu czerwić, składać jajeczka i nastąpi bardzo szybki rozwój rodziny pszczelej. Witam w Miodosytni, Miodosytni Podlaskiej, nazywam się Dawid Olesiuk, założyłem tą swoją działalność, znaczy tutaj produkcję miodu pitnego 12 lat temu. Nasz miód pitny powstaje z miodu z własnej pasieki i też tak jak widać za mną z owoców z własnego sadu. Najwięcej trójniaka to jest 1/3 miodu w butelce plus 2/3 soku owocowego. Są jabłka, czarna porzeczka, wiśnie, też czasem pigwowiec i dlatego właśnie produkuję miód pitny owocowy. Jak tutaj właśnie mieszam miód z sokiem owocowym, żeby był jak najbardziej płynny i potem przelewam go do tych właśnie dużych zbiorników, to jest 5000 litrów. Jak tu już jest ten miód rozmieszany z sokiem owocowym, no to dodaje się drożdże. Fermentacja trwa około miesiąca. Najbardziej tak jakby zdrowotnym, korzystnym dla człowieka tak naprawdę z tych składników miodu to jest wydzielina pszczół. Nie jest tam ten cukier, tylko to jest po prostu wydzielina pszczół, które pszczoły mają takie fajne no, enzymy, z którymi właśnie mieszają ten miód przed złożeniem do ula, czy te cukry. Dlatego on właśnie nie fermentuje, nie psuje się w tym ulu i dzięki temu, no z tymi enzymami, żeby one były aktywne, żeby działały, to nie można tego właśnie miodu przegotować przed fermentacją, zaparzać z jakimiś tam ziołami czy niszczyć mu tam tą całą mikrobiologię. Jak przelewam ze zbiornika jednego do drugiego po fermentacji na leżakowanie miodu pitnego, to normalnie do tego dużego zbiornika wrzucam. No nie mogę powiedzieć dokładnie ile kilogramów, ale naprawdę dużo kilogramów tej właśnie trawy żubrowej i normalnie zwykłego kwiatu lipy. W kulturze lokalnej jest to trawa wyjątkowa. Rośnie właśnie, no, szczególnie w Puszczy Białowieskiej ta trawa ma bardzo intensywny aromat. Jest właśnie używany do nadawania tego smaku, no szczególnie alkoholom, bo ma i fajny zapach, i też fajny smak. Dlatego jest to taka u nas atrakcja turystyczna. Też związana z żubrem. To jest świeży rozlew, to jest miód pitny, który leżakował rok czasu.
Już właśnie jest sklarowany, to jest akurat mietyszczalne porzeczki z aronią. Już jest sklarowany, dlatego właśnie można go rozlać do butelek. To jest mietyszczalna porzeczka z aronią. A tutaj też są właśnie świeże nowe butelki tego jabłkowo-gruszkowego z trawą żebrołowiska, te nipy. Ja tutaj pierwszy na Podlasiu pojawiłem się w 2010 roku, ja pierwszy założyłem miodosytnie. Ale już przez 10 lat powstały jeszcze dwie właśnie wytwórnie nowe, rzemieślnicze, małe, takie rodzinne, miodu pitnego jest. Także rośnie popularność, ale też i konkurencja dla mnie też rośnie. Kiedyś właśnie ta produkcja miodu pitnego w okresie powojennym w Polsce zawsze przestała być popularna, bo po prostu ludzie tego prywatnie nie mogli robić. Teraz prywatnie można, no to się rozwijamy.